A nie no, to wygląda jak jakieś wideo dla nierozwojów. Nie do rozwojów. Dobra, więc witam was w kolejnym odcinku LOL Ranked razem z Darku, który gra. Ej, jesteś lotnicz. Czemu masz tę skórkę? Ja wolę lodową. Mam lodową. O, nie infiltratorkę. A spoko. Okej. No i ogólnie Darku gra Irelium, ja gram posterunkową Vi. Znaczy Vi, ale skórkę mam posterunkową. Znaczy nie, bo to jest posterunkowa. Dobra, musisz coś... Powiem ci tak, jeśli mówię głupoty, to musisz mnie przekrzyczeć, powiedzieć, żebym zamknął ryj. Zamknij ryj, patrz, oni mają mamą, przegraliśmy. Nie no, mamy jeszcze szansę. O ile wygrasz na Wukonga. Mam Irelię, która nie umie grać Irelią. Mamy Vi, która nie umie grać w ogóle. Vi? Aha, nie. No. Nie. Ja się cieszę, bo biłem wreszcie P3 po tylu latach z P4. Bo ile czasu minęło od tego naszego kochanego filmu. Ja się cieszę, bo wróciłem do Gold Nowy 2 po spadnięciu dni. O, do Golda! Do Golda, fajnie, do Golda wróciłeś. Do i znowu o CS-ie jesteś taki kurde monotematyczny. No zamknij ryj. Sukin synu. Zamknij pysk. Zamknij pysk. Zamknij ten szmata. Ryj, jak mówię. Zamknij siul. Pysk. Łachudra. Znowu łachudra. Czemu łachudra? Chojrak. Chojrak, tchórzliwy pies. Psukinsyn. Psukins. Homo sapiens. Homo, nie wiadomo. Homeostaza. Nie było śmieszne. Kurwo. No to twoje życie nie jest śmieszne, jesteś totalnym bezbekiem. Tak? Aha. No to pa. No to pa. No pa. No i urwałem się z tematu. Ej, a rozumiesz, co to jest za nowa meta, że ADC biorą TP? Już po raz kolejny widzę. Wytyfy! Czemu ona ma TP? No właśnie nie wiem, po raz kolejny widzę. A ja pierwszy. Bo właśnie, o już wiem, o czym gadałem dzięki tobie. No, w CS-ie wrócili do Gold Nowy 2, z której spadną wszyscy. Nie gadaj mi o CS-ie. No i tyle grałem, że teraz nie znam tych nowych met, jakieś chore są. Zamknij japę. Zamknij ten ryj. Zamknij japę. Połączenie alarmowe. Zamknij japę. Połączenie alarmowe. Czemu połączenie alarmowe? Co ma jedno do drugiego? To, że kliknął połączenie alarmowe, jak się na Facebooka. Bo do mnie piszą, nie cudzo od siebie. W ogóle, wiesz co jest fajne? Każdą postacią, którą nagrywam odcinek, to każda z tych postaci ma skina. Kurde, trzeci odcinek, trzecia postać, jak dobrze. To zobaczymy za... Czwarty. A, czwarty. Zobaczymy za 5 odcinków, kim będziesz nagrywał. Nie będę miał postaci. Spoko. Ja pierdolę. No. Właśnie zobaczyłem oplute spodnie. Co ty zdjęcie zrobiłeś? Nie, ej, ja właśnie miałem FPS, nie? I tak sobie patrzę na te moje 100 FPS-ów i patrzę na życie golema. No i kurde, nie mogłem zesmajtować, bo nie widziałem, czy miał idealnie 390. A co to ma do rzeczy? No, że zesmajtuję na 390. Czemu? No. Czyli tyle, ile smajt pobiera, nie? Czemu? Nie, teraz 410, ale na pierwszym. Czemu? Bo mogę. Trochę się cykam. Czemu przed grą mini odpisała koleżanka? A w grze tak. Bo cię nie lubi. Chcesz nie, powiedziała, że będę nagrywał z jakimś gównem i chciała mi przeszkodzić. Spoko. Co do ganka. Kurczę, mogę grać w taki sposób, że wiesz, że pójdę sobie Drake'a robić na czwartym level. O! O kurde. Egzekucja. Dobra, spoko. Ale zawsze strata last hitów i w ogóle jest się nieaktywnym. Czemuś biją mnie. No to przestań tak puszować, chłopie. Ja nie puszuję. Nie, ty jesteś królem. Moi mnie są po prostu lepsze. Wiecznie pierwsze. Resztę pieprze. Właśnie. Tak było. O kurde, przydało mi się użyć pasywki, teraz a nie ma umiejętności. Płaczu. O, Boże. Wow! Ja tak powiem niedelikatnie. No, przynajmniej go zabiłeś. To na easy. Ja niestety nie dam ra... W sumie? Nie, dobra, nie opłacę się. Jeszcze zginę i co będzie. O, ktoś jeszcze padł oprócz ciebie?
No czekaj, bo nie mogę jej odpisać, bo mi się a nie, tablet zajmuje. To była Orianna. Syn ojca swego i matki swojego, co ale, ty... Ale super, Vayne nabiła sobie dubla. Super. Co ty robisz ze swoim życiem? Pytanie jak to wykorzysta, dobra, ja cofam. Ona nie odpowiada na żądanie. Dobra, jak ona mi godzinę odpisywała, to ja też jej za godzinę odpiszę. Czekać. Kurde. Jesteś taki niedostępny. Prawie jak? Madej? Nie no, daj jakieś dobre porównanie. Prawie, niedostępny prawie jak... Bułki w Biedronce. Kurwo. Bułki za... nie. Miałbym dostępny jak ocet za czasów PRL-u. Ale nie, w sumie. Mógłbyś zranić czyjeś uczucia teraz, prawie jak pedofilia. No czemu? Uczucia małych dzieci. W sumie, wbiję na tego bota, bo mnie proszą, no. O! Błagali go na kolanę. No, kurde, na topa myszka. Jaka mumu. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi. Dobra, dobrze. Zapamiętam ci to. O! Ale mu się przed ryjem wycofałem. Nie, to było dobre. Kolego. Śmieszne. Kolego. No. Już twoje tempy. A mumu jest na bocie, więc nie przejmuj. Głupi mam, gdzie jest ta mumu. A wiesz, gdzie był? Czekaj. 2 minuty temu i 15 sekund temu? Nie. Na topie. Serio? I co tam robił? Zgarniał kile. To ktoś tam poza tobą gra? Właśnie nie, i to jest ten problem. Hello. Bo ktoś jeszcze powinien, może... Waj. Dobra. Bo jest niedorozwi... Nie unta! Sorry, ale ja chciałbym tutaj przetrwać i ogólnie nie chciałbym, żeby... Nie chciał... O, wziął tego. Nie chciałbym, żeby... No, zrozumiałem, tylko po prostu ważniejsze jest... Ważniejsze się jest... powiedział. Nie, co mi przerywasz, jak ja tego nie lubię. Ważniejsze jest, żeby chronić tego bota, niż żeby tak? Słuchać twoich bzdur i w ogóle tyrady, którą teraz prawisz. No i znowu... Co tam próbuje na tym bocie udowodnić? Że co, że jest lepszy? Że jest wiecznie pierwszy? Malfurion burzogniewny. Że co? Że resztę pieprzy? Że Malfurion burzogniewny. Dobra. Ten pajac chce tu zgankować. Wiesz po co jest ulti Ireli? Ehe. Żeby się uleczyć. Triggerować Shina. Dobra. Pomogłem mi. Ma taki fajny lifestyle, że nie miałem HP i już mam full. On ma tyle potów? Ej, idzie do ciebie Amumu! Znowu? A ty gdzie jesteś? No idę! Dupie. Tylko nie mogę iść za nim, bo będzie to podejrzane. Kurde, ale to będzie podejrzane. On ma ulti? Nie, nie ma. To wbij się tam, no ja też biję. No ale Ari. Biało cię, synu. Patrz, teraz mi skontroluje. Weźmiesz? Nie. O pięknie. Dobra. Wiesz co? Uznałem, że miałem grać Irelią, ale zapomniałem, że to jest takie gówno, że nie trzeba będzie grać. Prawie jak Riven. I Fiora. I Katarina. I dlatego gram w CS-a, bo tam trzeba będzie grać. Ja nie umiem. Dlatego siedzę w Goldnowie 2. I znowu gadam o CS-a, ty mnie przerwałeś. No se gadaj, po prostu będę to ignorował. Po co mam? Albo nie, jeszcze lepiej, wytnę to z filmu. Dzięki. No po a wiesz, co ma... ja wytnę? Co? Ciebie. He? Fikasz se? Fikasz se. Fikam se. Fikołki, koziołki. I tak mówisz, a może Jezus zmartwychwstał za twoje grzechy? A może nie ma Boga? Teraz shitstorm od katoli. Mówię ci. Dobra. Chciałbym zrobić tego Drake'a, tylko bot pushuje to, a Momo zapewne tam pójdzie i... Wiesz co, ja bym chciał... Ganki. No zrobiłem ci ganka i zdobyłeś killa. Jednego. Ganka, jednego killa, a wiesz, że powinien mieć ganków. A Momo ile razy był na topie? Polisz dwa, na swoich dwa razy. A ty ile razy byłeś na topie? Dwa razy. Kiedy byłeś drugi raz? Ja wtedy jak umarłeś. Fajnie. A wiesz co? Następny raz wolałbym być, jak jesteś na topie. Dobra, to ja postawię bardzo, bo... O, dobra, nie robi, ale ja mogę zrobić. Zrobić? Zrobię. Bije mnie, małpa.
Mam nadzieję, że nie będą tak puszować, że mu się kapnie, że ja tu sobie po cichu coś robię. O, dobra, jestem. Świetnie. Mi dzika małpa. Dopnę swego, jak jeszcze trochę go przytrzymam. No nie, to już jest gwarantowany drag. W ogóle miałem wczoraj fajną sytuację, nie? O CS-ie, ale nie chodzi mi o CS-y. Grałem z gościem, nie? Z kumplem no, kumpla. No, słucham. I o, fajny jest S. On się tepnął. Dobra, jebać was. Słuchaj. Idą do ciebie. W dupy to mam. Słuchaj, bo chciałem powiedzieć. No, słuchaj, są. Życia wziętą. No, i grałem z nim. I gościu po prostu... Po prostu? Kojarzysz może po prostu. Rangę... Kojarzysz może rangę no, po prostu. Kałachów z laurami? Aha. Idzie no do ciebie. No to... Był w tej randze, ja byłem w Nowie 2. I hejcił mnie tylko za to, że... Dobra, przymknij ryj. Kurwo! Ja przymknij ryj! Ja przynajmniej coś mówię, nie to, przymknij co ryj! Zamknij ryj, zatkaj odbyt. Tobą. Chodził. To brzmi jak profesjonalna kłótnia profesjonalistów. Nie, to brzmi jak kłótnia dzieci z gimnazjum. Brzmi znajomo, ruj. No, nie dokończę historii, wszyscy będą żyli w niewiedzy i nie będą wiedzieli, co się dalej stało. No, niech żyją w niewiedzy, po co im taka wiedza? Ty nie jesteś niczym. Znaczy... Wiem, że nie jesteś niczym. A ty kurwo jesteś. Czekaj, to miał być komplement? Że jesteś niczym? Że nie, że ty nie jesteś. Tak. Tak? Tak. I co zrobisz z tym emocjonującym, imponującym i zadziwiającym faktem? Że Irelia właśnie widzę, że jest postacią dla debili i już ich nie lubię. A szkoda. No to pa. Z postacią dla debili, którą ci będzie grać. Co to jest za zabawa? Dobra. Ja po prostu atakuję, włączam W, atakuję tą małpę. W ogóle to kiedyś nie odzyskiwał many za Q dla skidów, nie? Dawaj się, dajwujemy. Dzięki. Jeszcze ja, nie załapałem się. I dajwowałbym. Zadam ci pytanie. Kurwo, zadam ci pytanie. Kurwo, zadałem ci pytanie, czekam na odpowiedź. No sorki, ale ja byłem zajęty robieniem sobie jaje na bocie. Nie no, ja nie będę już takiej akcji robił, ale czasami można A wiesz, to znowu do mnie przyszedł? Zet. Nie. O, padła, ale fajnie. Wiesz, co do mnie przyszedł znowu? Amumu, a gdzie ty jesteś? Ja byłem na bodzie, zrobiłem emocjonującego ganka, że były dwa kile. Czemu nie byłeś na topie, Amumu? Bo były dwa kile. I co z tego, co mi to obchodzi? Co ma piernik do wiatraka? Co ma osioł do taczki? Że osioł może się stoczyć. Taczka nie może się zoślić. Nie, w sumie to nie jest chyba blisko znaczny. Taczka i toczyć. Nie, no tak trochę jest, ale tak trochę nie. Ej, słuchaj. Bo znowu, bo cię o coś pytałem. A, no, że kiedyś co? EQ nie przywracało many po zlaskitowaniu, nie? Wiesz co? Ja nią zacząłem grać od czwartego sezonu. Nie. Dlatego nie mogę ci udzielić odpowiedzi. A ja od drugiego. No to właśnie, to różnica jest, więc nie mogę ci udzielić odpowiedzi. Ale chodzi mi o to, że grałem od czwartego sezonu tą postacią, nie? Bo ja gram ogólnie od trzeciego, tylko że w czwartym dopiero już byłem 30. A ja od pierwszego dnia drugiego, bo nie trafiłem się na pierwszy. O, znowu patrz kto przyszedł. Super mam. A wiesz co nie przyjdzie? Napiszę, to było ekstra. Napiszę thanks to jungler, jak będzie mnie pojawić. SS noobs. SS. Top. Dobra, nic nie piszę, bo ludzie się czasami tak irytują, a ten Amumu tak kurde tego bota niańczy. I topa, i mida. Bota. Sorki, ale ja po prostu mam konkretną jakby linię na myśli, tylko że nie wiem dlaczego, ale mi nie wychodzi. Masz misję życiową, żeby nie skankować mi topa. Mhm. Nie no dobra, jak już tak płaczesz kurde, ale wiesz, że jest Drake za 1.40. Idę! O! Nieładny, ej, co ty tyle HP masz? Kurwy. Brudne. Wszystko wezmę, wszystko będzie moje. Przedem tutaj farmić, bo nic więcej. Hello.
Ty masz się bijesz gdzieś. Dwa kidy wziąłem. Ale fajnie, mamy kwadrę. No, właściwie. O, widać zasięg w Morgany, jak fajnie. Dobra. Ale jak zasięg w Morgany, o co no w sensie, chodzi? Że jak ona puści tą plamkę. Nie wiem czy to. Jak puści plamkę, nie? No. To widzisz jak ta daleko plamka bije. Taki okrąg widzisz. No i co? Wcześniej tego nie był. Szmata. No bo był niedawno ten. Nie wiem, mówiłem, że nie gram w Lola długo. Mówiłem, że przywróciłem się na lepszą grę, szczytowaną. Nie wiem, ale ja mu tu, ja mu mnie wkurwia. A mu? Ma rację, też bym flamił, jakbym miał taką uczynię. Ale gdzie flamie? Nie wiem, ale mnie to wkurza. A nie, ja miałem strasznie dużo banów za flame, a no, ja... Ja powiem uważam, tylko że... tyle, ja powiem tylko tyle, że... Jeśli jakaś osoba dobrze gra, no to i tak dotrze do ligi, na którą zasługuje, koniec. Nie potrzebuję flamienia, mimo że zdarzają się debile, nie, no to nie mi, zdarzają się cały czas! Ale ja wiem, że nie chcesz mi dać powiedzieć. No bo nie chcę ci dać powiedzieć, bo chcesz kurde się ze mną kłócić i polemizować. Nie, bo ja wiem, że mam rację, że flame że flame jest dobry, no. Jak gościu dobrze gra, a dostaje team, to niech te noby wiedzą, że grają jak gówno. No to jak wiedzą, to po co ich o tym informować? No właśnie, żeby wiedziały, bo może myśli, kurde, jestem dobry, mam 1-3 i jestem gówny. Jak jest platynie, to chyba tak nie myśli, chyba że jest wyboostowany. No, może jest. Nie wiem, ale mi to nie chodzi, ja lubię flamić ludzi. Mój cel gry w Lola nie jest, żeby wygrać, a żeby się z ludźmi wyzywać. Naprawdę. Dobra. Ja nie mam zabawy z gry, ja mam zabawę z wyzywania się z ludźmi, dlatego mam blokadę czatu i nie gram już w Lola. Bo nie mam zabawy. Dobra, wiesz co ci powiem, użyj TP, tyle. Nie mam, używałem wcześniej. Na bota, wtedy gdzie 4 kile mi, znaczy 3 kile mi ukradli, ukradliście. Chciałem powiedzieć, że ty, ale nie chyba. Nie wziąłem tego barona, ole, Drake'a. Jeszcze padłem. Dobra, próbowałem. No bo to widzicie, że ja zesmajtowałem, użyłem smajta, czyli mało brakowało chyba około 100. Ty jesteś nobem, że nie zesmajtowałeś. Zesmajtowałem, tylko że zostało 100. Właśnie, dobili jesteś nowy, że mi snułeś smajcie. Wait up. Dobra. Niech pyta mnie, zadaje mi pytania. Czemu nie zrobiłem tego? Czemu? Dobra, co oni mają? Ja uważam, że należy flamić ludzi i tyle. Takie będzie moja opinia. No bo ty masz skrzywioną psychikę, dlatego od trzech sezonów. Dlatego od trzech sezonów w platynie byłeś, wreszcie się udało, kurde, wreszcie coś osiągnąłeś. Nie, bo od trzech sezonów. A czemu? Bo grałeś w nocy. Z tego kiedy grałem. No i co? Nie, dlatego byłem w platynie, bo ludzie uznali, że są nobami i miałem 0.12 w Latmira i go flamiłem i dostałem. No bo jesteś kiepski, rozumiesz? Kiepski. No i wyzywają cię, widzisz, wyzywają cię. To dlatego ja też zacznę. To był profesjonalny smite. A teraz dogonię ją. I... Pytanie czego... Wow! Ale nie, ja mam za 3 sekundy. O, TP. Nie, to motywuje jak mnie ktoś flamie. Do flamienia go. No to dobrze. No. Ja się flamie z człowiekiem i więcej gier przegrywam. Ale mam z tego zabawę chociaż. No, też kiedyś taki byłem. No ja ciągle taki jestem. No bo, sorry, ale ja mam zabawę z tego. Poza tym, ja gram własnym stylem gry, to niech mnie nie flame i że z nobami nie idę. Powiem ci tak, głupota śmieszy mnie tylko wtedy, kiedy jest coś nowego. Jak ktoś mi pisze KS, noob, no to co mam tego wysłuchiwać się, kłócić z kimś takim? Sorry, to jest poniżej mojego poziomu, to już nawet mnie nie bawi. A mnie nie bawi to, że ja mam swój styl gry i że lubię Irelko siedzieć na topie. No, siedzisz tam i się no, dobra, to już była kwestia omawiana. No. Niech mnie wyzywają, tu siedzą na topie. Wbijają we mnie. Słuchaj, plan jest taki, ja buduję Trinity, dobrze mówię, Trinity. Potem no. Robię się pod full tanka. Wiesz, taki jeden item AD. Co się dzieje? Ohoho, biją mnie w dużo osób. Padał. No, jesteś noobski. Jesteś noobem. Tam było dużo osób. No i co z tego? Dlaczego było? Bo ty puszujesz linię, krecie. No. Nie mam co robić.
I wy w tym momencie mogliście wziąć turetę na midzie, ale jesteście kupami. Mogliśmy wziąć, ale mogliśmy też wziąć Drake'a, ale nie wzięliśmy, bo pewien osobnik wolał sobie siedzieć na topie. Nie miałem teleporta. Dobra, mówię, żeby nie wplenić, ja sam to robię. No, jesteś głównym. Ale nie, no tylko ciebie, bo mówiłem, że ty się nie obrazisz. Nie no, żartowałem. Dobra, śmieci. No to pa. No to pa. No to pa. Już tu nie gram. Wychodzę z gry. 5. Lore się przeżyła, ale... Masz to... Aż się dwa sklepki, kurde, żeby kołki tak zrobić. Albo żeście umarli. O, dzięki. Ocaliła mnie. Oby nikt nie padł. Oby nikt nie padł, powiedział to jak już poszło. Nie, teraz. Chodzi o to, żeby... A. O. Rozumiem. Łohoho. Zastanawiałem się, czy pójdą mi tutaj wziąć tego reda, ale nie. Ty byś tutaj mi gdzie pomógł, normalnie ja też pomogę. Nie mam HP. Top mi pada, nie, trzeba się topa zbronić. To dasz radę, jeszcze masz dużo do tureta. Ona mi pinguje. Nie, ja się tam nie wrzucam. Niech wezmę. No, Wayne na topa poszła. Idiotka. Chciałem pójść na topa, to nie, pingują mi. Jak ona poszła, to jest dobrze. Lol, przez tureta. Dobra, mamy 16-17, Drake 1-30, Baron stoi. Dobra. Lepiej, że stoi niż jakby leżał. Stoi i nie opada. Idźcie na to. Jak ktoś zdąży. No i widzicie, to jest kurde free kill. Może dlatego mówisz, że to jest postać dla idiotów, no patrz co to robi. Co to w ogóle zrobiło? Co to jest? Nie, wycofujemy. Do kogo ty to mówisz, człowieku? Gweniu. Czemu ta mapa jest taka szybka, co ona ma? Nie co wiem. Ma? Buty. Jak ja pamiętam, że miałem taką grę Leoną niedawno. No. Ale nie wiem czy się nie powtarzam, może to na nagraniu jeszcze kiedyś mówiłem. Nie wiem, ja nie pamiętam. Że zbudowałem dwa buty. Znaczy to, dwa buciki. To mi nieraz mówisz, ale chyba nie na nagraniu. Chyba. No. Leonem se gra mnie i się tak ciągnąłem, że po prostu klikałem byle co na tym. Uzdurało mi się, że niezbudowany jest. Niezbudowane są buty. No i zbudowałem jeszcze raz. Tylko i taka pomogę. Filozofia, nie? Dobra. Wezmę jednym smajtem wezmę to. Jednym smajtem biorę to, drugim smajtem biorę to. Trzecim to, czwartym niech to. Chyba się nie uda. To. Dobra. Na city. Tutaj zapalę sobie światło, bo trochę mam ciemno. Nie? Tak, nie. No. Zapalisz sobie światło kiedy. Hej, byłem bardziej biegłem na mida. A to Jinx B, czyli największe gówno w tej grze. Dobra, ale ona jest przynajmniej. Nikt jej nie bije, nie wiem czemu. Dobrze, dobrze. Weźcie Drake'a, będzie świetnie. Take Drake. No ty kurwo, bierz tego Wukonga. Nie robi. Śmiechłem. No, dajesz. Ku. I drugie, ku. Super. Weźcie Drake'a. Postać dla idiotów, no postać dla idiotów. Weźcie Drake'a. Czy postać dla idiotów dla mnie jest na pewno lepsza niż Zed po pierwsze, a po drugie dla wyluzowania się bardziej, nie? Nie, to jest postać jak Zed, postać dla idiotów. Co za dżungler? Weź się bal. Co za dżungler? Nie wziął smoka. Dobra, a ty nie wziąłeś sobie mózgu z domu. Kurde. To straszne, o nie, co ja teraz robię. Będę płakał. Po takim punchu to powinien chyba się pociąć. Punchę pomarańcze normalnie. Użyłem flesza, użyłem. Dobra, nie opłacało się. W sumie to i tak jest gówno, mogłem tego nie używać. Mam blue. Ale nie chciałem, żeby to się nafidowało. A ja też potrzebuję czegoś tu. Dobra. To ja. O! Myślę, że ja chcę to gonić, tak? Że chcę tam iść? Ja. To jest mój wybór. Ja chcę tam iść. Ty moich frikile! Runi!
kurwa, brudno. Jak my tam ubijemy? Ja tym ubiję, chciałeś powiedzieć. Ale jakie to jest tankowate? Znaczy takie z pozoru tankowate, to się chyba pod życie robi. No, to jest nubskie. No. Robi się pod samo życie. A on robi się normalnie mamołu, jak mi się teraz robi. Tylko, że płynie ryla jeszcze skleić. Znowu nie mam many. Wiesz co, to ma lifesteal od tego W. Kiedyś to pamiętam jak kiedyś tam grałem, jak to było P. To nie ma lifesteal, bo wiesz, że to może się leczyć na tym, na wieżach. No tak, ale no tak. No. To nie jest, to nie jest do końca lifesteal. No, z każdym atakiem po prostu otrzymać o HP się jakiś leczy. To jest OP, panią, kto kiedyś przed nerfem jeszcze, jak to waliło. Wiesz, Irea to jest postać, od której odkąd muszę dostać 10 nerfów i żadnego buffa. Cóż, nadal jest zbyt taka. Better nerf IR. Fu, kurwa. Better nerf IRL-ia. Mordy jest numero uno. Wiesz co, nie mam takiego dużego udziału w killach, nie mam many. Wiem. Nie no, połowę. Tu ja pójdę po blue. Dobra, 15 na mnie. O, oni tam wszyscy stoją. Nie obraź się, jak wezmę blue. Nie obrażyć. Też potrzebowałbym. Trudno. Mamy teamfighta. Tą lubną gnoją mam, bo już się tepam. Nie. Tepasz się, kiedy już wszyscy są poobijani. Dobra. Tak, nie. Nie wiedziałem, że Jinx żyje. Bo oni ogólnie mają taką mentalność, że oni fokusują junglera, supporta i wszystko oprócz midera i ADC, nie? Co to się tepa? Lepiej dla nas, nie? Ale... A, tylko mogą się na nią wbić, to jest 3-7, gdzie ona jest. Gdzie ty jesteś, man? Zorem. Patrz, jak to się leczy, no i powiedz, że nie jest postać dla debili. A iść po prostu tak na turę i zobacz, uklepiesz go. Czy się cykasz? Nie, jak mi Jinx przyjdzie, to... No i tak się nikt nie zabije. Ej, zostaw mi tego, Blue. Proszę. No ty już masz. Pół. Mojego. Ja to wezmę i tak, bo ja już tam idę. No proszę! No healam się, szma, to tylko. No to idź na żabę. Nie ma żaby. Ma. No to już tutaj healałem. No to idź na Skarabeusza. Krab. Sorry, jak, ja to tak nazywam. Jak to brzmi? Nazywam krabem. Lol, czemu nie odrzuciło go? Nie ma, ale na barona idą. W dole to moje. Jak nie, to było kiepskie, ale... Help! Help! Lep. Zabrało mi blue. Dobry. Dałeś sobie w kasie dmuchać. Dobra, powiedzmy, że to była profesjonalna ucieczka. Lempliwa. No to wezmę tego, no. Jeden kill czy drugi kill. Bez różnicy. Fleszają. Teraz powinienem naprawdę przytankować nieźle, bo... Mucha jestem na razie. Nieźle to zrobię nawet. Wszyscy do mnie uciekają. No wiesz, jaka jest nafidowana Irelia. To już nawet nie jest Irelia, to jest taki, wiesz... Potwór! Taki Z na pierwszym levelu. Z na pierwszym levelu. Reweru, nie wiem czemu chcę. Reweru. Rower. Dobra, no idę sobie po twoją farmę na topie. Po tak, twoją. Tak. No. Tak. Mhm. No to pa. Mhm. Zamknij ryj. Zamknij. Japa. Tul grzyba, synu. Powiem ci tak. Kapitan Timo do dyspozycji. Powiem ci tak, jeśli mózg byłby piaskownicą, to ty byłbyś ziarenkiem. Powiem ci tak. Czekaj. Nie, czy mi dobrze pocisnął, czy nie. Idiota, no idiota. Powiem ci tak, jeśli mózg dałoby się kupować. Kupować, no właśnie, poprawiłem się, kurwo. Tak? Zamknij ryj. To byś nie miał go, bo by cię nie dostać. Przecież jakoś kupiłem. O kurde, wydało się. Dobrze. Ale wy tam pykacie nawet beze mnie, ja tu jestem niepotrzebny. Umarło mnie. To idę ze 12. Wreszcie ktoś się fokusuje, niemożliwe. Ej, chodźmy robić barona. Don't chase baron. Go. GP. Nie gangplank.
No help! Many nie mam, ale... Smite też nie mam. Czyżby Jinx mogła wziąć z ulta? Drake'a, nie, robimy Barona. No ale czemu oni nie? No. Teamwork, napiszę. Teamwork. Ty rozmawiasz tam ze sobą? Mhm, komentuję. Taki... Ale wiesz co ci powiem, mieliśmy okazję, żeby zrobić Barona, bo prawie Esik były tam, Jinx nieszkodliwa razem z Jenną. No to oni poszli robić Drake'a, nie? Esik, kochanie. No. To Drake'a poszli robić. Nie wiem czy widzieliście, ale to był profesjonalny, dobrze wykonany flash. W miejscu. Pamiętam jak Esi mówił tam w odcinku, flash w miejscu. Że ten Wukong. Aha. Od kiedy zostałeś casterem? Jakim casterem? Chodzi ci o na midzie, tak? No, komentator, caster. Aha, bo jest też caster w sensie, że ten, że rola, nie? A nie, że komentator. Kiedy? Nie wiem. To było w 2011 roku. Kto cię uczył, Piotr Izak Skowerski? No. Powiem ci, że było ostro. Ja jestem, a tu jestem. Było trudno. Spotkałem się z wieloma hejtami. No nie i ogólnie. Czemu się z nim spotykasz? Pamiętam. Ty chyba nawet mutacji nie miałeś. Ja? Pokazałeś mi ten filmik taki. O. Ja nie chcę tego tankować. A kto jest dżunglerem? Ja mam to... Wow. Profesjonal. Uwaga. Dobra, dobrze to zrobiłem. Smite mi wyszedł. O. Nie. Man nie mam. Shit. No czemu? Nie mogłem go zabić! No wszyscy popadają z tym Baronem. No. Ja pierdzielę. Ale nie, to było kiepskie. Nie sądziłem, że wszyscy tam wylecą. I co za śmieć dał Jinx killa? Jak można być takim zerem, żeby od niej zginąć? Gadałem Ari. Dobra, ej, ale to ja kurde cały czas mam ten obraz przed oczami, jak ja ultuję Amumu, a Amumu flesza i przez to zginąłem, nie? Bo w sumie mój ult nie był taki najgorszy, chociaż mogłem zultować Ari, bo ona tam dużo robiła. No i co? Dwie osoby mają Barona. Ej, cofnijcie, koledzy. Szkoda, że Baron buff nie przychodzi po ludziach. Ja kiedyś myślałem, że tak jest. Prawda? Miałeś smutne dzieciństwo. Nie miałeś go. Zero się. Zabij! Wujku Stalinie, zabij. Patrz, i to jest professional. No i... Ej no. Ja wiem czemu ten Amumu się zatrzymał, żeby jej dać uciec. No i czeka, no chodź na niego. Chodź tu, nie bij się, chodź. Dobra, no to pa. Wiesz, jedno uderzenie i spierdylam. Spierdylam, wiesz, nie mam ły. Okej, okay. I am chipsy. Smacznego. Dziękuję. Ale to było takie easy. No. Wiesz co, tak dużo to ja tej grze w sumie nie zrobiłem, chociaż pomogłem. Czasami, tylko... Też... Komu, chyba im? No nie, bo ogólnie oni mnie fokusowali w teamfightach. I przez to Vayne i reszta mieli okazję zabić. Zwracam honor. Bo ja jestem tą resztą pewnie, nie? Kurwa, zdychaj. Jak to mnie fokusuje? Przecież Amumu nawet nie podszedł pod moją łapę, rękawicę. Ja kurwa mnie okradła skill. Moje skill. No. I po tym odcinku znowu będę miał 100 giga mniej. To może co, jeszcze jeden zapas? Nie. Dobrze idzie. Ja będę miał co wrzucać, nie będziesz znowu widzę za nie zbywać. Przed miesiąc nie będziesz rzucał. Ty szmotu, głupio! No bo wy się tam bijecie, jak ja puszuję te turety, tak?
się rozumiem. Dobra. Dużo inaczej widzą sens. Cieszę się, że Jaina nie biłem. Odwaliłeś całkiem dobrą robotę, bo my się biliśmy i to był prawdziwy teamwork, bo ogólnie to... I tak jest, o, 50 golda dostałem, super, wydam to na koks. Dobra, w każdym razie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, kolejne zwycięstwo. Wiesz, jaką wskazówkę kiedyś widziałem? No. Jak brakuje ci 50 golda do itemu, to zniszcz drugiego Nexusa. Spok. Ale nie no. Ogólnie to jest, jak pamiętacie poprzedni odcinek, gdzie grałem Syndrom, no to jest właściwie następna gra, bo Darku się uparł, że chce jeszcze raz nagrywać. Żeby nie zaniedbywał was. No, tak mówił w poprzednim odcinku. Dobra, w każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć, jeszcze Darku chce coś powiedzieć chyba. No to pa. No to pa. No to pa.